Gdy ostatnio się widzieliśmy, szykowałem się do ataku na barykadę. I w tym odcinku ten atak przeprowadzę. Już teraz przeprowadzam rozpoznanie terenu. Widzę, że przewagę mają zdecydowanie. Ale co tam przewagę? Bo widzicie, od ostatniego odcinka, kiedy to się z wami pożegnałem, wróciłem sobie do obozu stalkerów, chcąc dokupić parę apteczek, bo stwierdziłem, że mogą się przydać. Chwilę, co to? Atak tam jakiś. No dobra, to wykorzystam, zaraz wam opowiem. Tymczasem okazję trzeba wykorzystywać. Oj, 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 oj. Dobra. Gdzie ty jesteś? Ty świnio. Dobra, chyba po tobie. Tam jesteś jeszcze? No, na cały magazynek na ciebie bryknął. Gin. Ty też. Headshot, boom! No. Wygląda, że się udało. Nie wiem, kto ich atakował od drugiej strony, ale jestem mu bardzo wdzięczny. A, tutaj jakiś idiota stalker, samotnie. A, przepraszam, też jestem samotny. Ale są lepsze. No. Natomiast wracając do tego, co zacząłem mówić przed chwilą. To jeszcze jakiś bandyta? Goodbye. Wróciłem do obozu stalkerów, żeby dokupić parę apteczek, parę bandaży. Kto wie, kiedy się mogą przydać. I zamiast jednakże kupić je, zobaczyłem, że obóz jest atakowany przez oddział wojskowych, którzy się nawzajem mocno wybijali razem z stalkerami. Co oczywiście wykorzystałem, dobijając wojskowych w miarę możliwości, a następnie zbierając łupy z tych, którzy w tym zamieszaniu po prostu zginęli. I stąd mi się wzięła. Oho, rozlewam łódkę. Stąd mi się wzięła taka bardzo fajna broń, jak to. Co mi się bardzo podoba, bo karabin maszynowy zdecydowanie tutaj się przydał. Dobra. Misja skończona. Lecimy dalej. Jakieś trupy tu leżą, trzeba pozbierać. Dobra, mam się spotkać z jakimś lisem. Nie wiem do końca, kto to jest. Mam podobną informację o Striełoku, którego ja podobno mam zabić. Nie wiem, kto jest Striełok, nieważne. Ale niech będzie. O, widzę, że ktoś tu potrzebuje pomocy. No masz, będę człowiekiem. Chociaż powiem wam ogólnie, że bycie człowiekiem w stalkerze nie popłaca. Tutaj trzeba zabijać. Nieraz mi się zdarzyło, że podczas misji, czy kończyła mi się amunicja, apteczki, cokolwiek. I w takiej sytuacji po prostu trzeba, że tak powiem, po prostu trzeba się zająć tymi, którzy mogą nam dać tą amunicję i te potrzebne nam zapasy, a czasem są to teoretycznie ludzie, którzy nas wspierają. W zonie jest ciężko.
Trzeba sobie pomagać, ale i trzeba przede wszystkim dbać o samego siebie. Tak. Dobra, wygląda, że pieski sobie dały spokój. Dobra, to co? Przyszliśmy nasyp i tak dalej. To na dzisiaj kończymy. Trzymajcie.